Cześć, witam Cię serdecznie w materiale szkoleniowym Car Group. Nazywam się Jakub Żuk, jestem przedsiębiorcą oraz szkoleniowcem. Dzisiaj opowiem Ci o błędach w brandingu, czyli w budowaniu Twojej marki osobistej. Zacznijmy od tego, że błędy zdarzają się każdemu, natomiast są flagowe błędy, które zdarzają się nagminnie osobom na przykład początkującym, zaczynającym ze swoją marką w internecie. Po pierwsze, publikowanie treści, na których się nie znamy. Jeżeli nie mamy pojęcia o jakimś zagadnieniu, to nie piszmy na ten temat na przykład artykułu, nie nagrywajmy w tym temacie filmu, ponieważ możemy się na tym w cudzysłowie wysypać i ktoś, kto ma w tym większe doświadczenie lub po prostu nawet laik, widząc naszą niepewność siebie i to, że to się po prostu nie klei, zwyczajnie się zniechęci. Jest to nawet nieuczciwe, ponieważ dzielimy się wartością, której my nie znamy sami jeszcze dobrze, więc powinniśmy w tym temacie stanowczo się dokształcić. Druga rzecz to jest kreowanie wizerunku zamiast udowadniania skuteczności i dokumentowania swojej codziennej pracy. Czyli nie kreujmy tego, kim jesteśmy, kim chcielibyśmy być na razie, tylko pokazujmy to, co do tej pory po prostu robiliśmy, to, co działało, to udowodnijmy swoją skuteczność, udokumentujmy swoją codzienną pracę i od tego zacznijmy budowanie swojej marki osobistej. Trzecia rzecz to jest zachowanie spójności swojego przekazu. Jeśli tworzysz wpisy na przykład delikatne, empatyczne, traktujące o tym, o dobru, o tym, jak dobrze może być na świecie, o tym, jaką ty jesteś osobą, jak pomagasz innym, to nie uderzaj na drugi dzień czymś bardzo agresywnym, czymś negatywnym, czymś wręcz złym, ponieważ zmylisz swojego odbiorcę i nie do końca będzie wiedział, jak ma cię sklasyfikować. Pomyśli, że może to jakiś żart, może to nieudana próba zaistnienia, jakiejś atencji, wzbudzenia, zainteresowania i nie jest to dobrze widziane w internecie, zwłaszcza jeżeli mówimy o branżach, w których możemy być ekspertami, osobami specjalizującymi się w jakimś danym segmencie rynku czy w pracy. Kolejna rzecz to będzie działanie krótkoterminowe. Jest to stanowczy błąd w budowaniu marki, ponieważ markę buduje się latami. Jeżeli spojrzymy na marki, które są już długo na rynku, to zobaczymy, że tak naprawdę to, że one są długo, warunkowało ich sukces, ponieważ dopiero w późniejszych latach zaczęły one wzrastać. Na początku nie były one nikomu specjalnie znane, nie od początku Coca-Cola czy Pepsi były znanymi markami, na początku też próbowały swoich sił, być może miały jakieś porażki, coś im się nie udało i tak samo jest z tobą. Na początku ta marka nie będzie nie wiadomo jaka, jak duża będzie, nie wiadomo ile mieć odbiorców, to dopiero musi być tak zwane, po prostu musi upłynąć pewien czas, musi być oczywiście on otoczony bardzo ciężką Twoją pracą, zaangażowaniem w tym budowaniu tego brandu, tej Twojej marki osobistej, więc zadbaj o to, żeby mieć długoterminowy plan na siebie. Kolejna rzecz to jest ignorowanie siły social mediów. Jeżeli działasz w social mediach, to jesteś już dalej niż wszyscy, ponieważ są osoby, które budują swój branding, budują swoją markę osobistą gdzieś w offline, gdzieś na jakichś portalach branżowych, natomiast nie możemy ich znaleźć w internecie na zasadzie social mediów, nie możemy ich znaleźć na Facebooku, LinkedInie, czy YouTubie, czy gdziekolwiek i to sprawia, że tracą mnóstwo klientów, tracą mnóstwo zasięgu, więc zadbaj o to, żeby social media mieć dobrze uzupełnione i ładnie wyglądające, ponieważ w dzisiejszych czasach, jeżeli nie masz kont na portalach społecznościowych, no to można powiedzieć, że w pewnych oczywiście rejonach, segmentach nie istniejesz. Kolejna rzecz, brak grupy docelowej. Jeżeli nie masz skierowanej drogi komunikacji do jakiejś grupy osób, to będzie to stanowczo przestrzelony komunikat, nie wiadomo do kogo on uderzy do końca. Jeżeli byśmy mieli na przykład grupę dla kobiet w ciąży i zapraszalibyśmy tam mężczyzn, to niewielu z nich mogłoby znaleźć tam coś interesującego dla siebie, jak i również nie zostaną w takiej grupie, żeby podyskutować o życiu kobiet wraz z dziećmi, ponieważ niewielu na przykład facetów będzie chciało o tym dyskutować na forum jakimś z kobietami. Tak samo po prostu ma się to rzecz w innych segmentach, czy to jest na przykład grupa dyskusyjna o samochodach, jakaś motoryzacyjna i zapraszamy tam kolarzy czy osoby, które biegają, nie do końca będą może zainteresowane. Oczywiście mogą być, bo ktoś może biegać i lubić samochody, ale mówimy tutaj docelowo, szukamy wśród ludzi, którzy lubią samochody, motoryzację, więc brak grupy docelowej jest bardzo dużym błędem. Brak określenia tej grupy docelowej, tak bym to nawet powiedział, więc określ sobie dokładnie, kto jest Twoim klientem i kto jest Twoim odbiorcą. Kolejna rzecz to jest brak komunikacji z odbiorcami, czyli jeżeli my mamy już jakichś odbiorców,
ale rzadko się z nimi komunikujemy. Oni coś tam kupują, ale my się nie oddzięczamy zaangażowaniem, nie rozmawiamy z nimi, nie... Nawet czasami to jest, ogranicza się do polubienia komentarza pod postem, czy odpisania na ten komentarz, czy po prostu takie działania właśnie, nawet najprostsze, które nie zajmują nam dużo czasu, ale pokazują nasze zaangażowanie, będą bardzo dobrze odbierane. Natomiast brak jakiejkolwiek komunikacji z odbiorcami skutkuje tym, że te osoby po prostu przestaną ci śledzić, przestaną czytać co ty robisz, ponieważ będą czuły, że nie zwracasz na nie uwagi. Kolejna rzecz to jest kupowanie obserwujących i kupowanie polubień, kupowanie followersów, subskrybentów, czy jak to kto woli nazywać. Kupowanie sztucznych zasięgów, sztucznych liczb, czyli jeżeli mamy zaangażowaną społeczność na poziomie 1200 osób, na przykład na fanpage'u, to nie kupujmy 10 tysięcy, 20 tysięcy, ponieważ będzie to miało negatywne skutki zarówno w tworzeniu reklam oczywiście na dość bardziej dalszym zaawansowanym poziomie, ale też po prostu to będzie zrobione dla wyglądu, nie będzie miało odzwierciedlenia w zaangażowaniu pod na przykład postami, jeżeli jest 12 tysięcy osób sztucznych, a 3 osoby tylko komentują twoje posty, to po prostu widać i jest to działanie bardzo na krótką metę, więc bądźmy autentyczni. Jakbym miał to spuentować jakimś jeszcze błędem, to jest właśnie brak autentyczności, udawanie kogoś, kim się nie jest. To również jest ogromny błąd w budowaniu marki osobistej, ponieważ nikt nie lubi osób, które udają kogoś, kim nie są. Dzięki za oglądanie i zapraszam Cię do następnych materiałów Car Group. Cześć!